To jest dwa. Witam wszystkich. W czerwcu 2003 roku w Nowym Jorku na ostatnim piętrze domu towarowego Macy's grupa ludzi zaczyna wypytywać obsługę o pewien nietypowy produkt, o dywan miłości dla społeczności. Przedstawiają się jako mieszkańcy pewnego opuszczonego magazynu na przedmieściach Nowego Jorku. Ale to nieprawda. To jest reakcja na maila wysłanego przez anonimowego Nowojorczyka z prośbą o przekazywanie tego maila dalej. I w ten sposób zwerbował dużą grupę ludzi wykonujących ten absurdalny performance. W ten sposób narodziło się zjawisko ochrzczone przez media flashmobem. To jest tłum nieznających się nawzajem osób, które pojawiają się w jakimś miejscu, na przykład w Luwrze, robią coś totalnie dziwnego w tym samym momencie, po czym znikają tak szybko, jak się pojawili. Z pewnością to zjawisko jest większości z was znane. Dotarło też do Warszawy i wywołało lawinę podobnych inicjatyw na całym świecie. Jeśli chodzi o flashmob, sfascynował mnie jeden konkretny element tego typu projektów, a mianowicie moment bezpośrednio przed rozpoczęciem akcji. Ten moment, kiedy stoimy i zastanawiamy się, kto w tym tłumie osób jest osobą wtajemniczoną, która za chwilę będzie wykonywać z nami to działanie performatywne, a kto jest zwykłym przechodniem, który zaraz będzie totalnie zdziwiony całą sytuacją. Wielokrotnie patrzyłem się na tych ludzi, próbowałem odgadnąć, kto jest wtajemniczony, a kto nie jest. Ta dynamika tej sytuacji bardzo mnie fascynowała. To jest rzecz pierwsza. Druga rzecz, kiedy się jechałem metrem, usłyszałem rozmowę dwóch studentów. Jeden z nich miał taki pomysł, żeby wybiec z pociągu i spróbować wskoczyć do składu stojącego na drugim peronie. Zastanawiał, czy mu się to uda. I co jest fascynowało, to fakt, że ten gość spojrzał na metro jak na narzędzie rozrywki. Postanowiłem połączyć te dwa elementy i stworzyć coś, projekt, który nazwałem Urban Playground, to jest logo tego projektu. Z taką pewną nieśmiałością wystartowałem z tym projektem. Tymczasem okazał się on ogromnym sukcesem i wywołał lawinę inicjatyw, które media nazwały grami miejskimi. To jest jedna z takich gier. To jestem ja, a to są uczestnicy. Te projekty przyciągały setki osób i co ważne, działy się początkowo w totalnym undergroundzie, czyli jakby nie przenikaliśmy z tym za bardzo do takich środków masowego przekazu. Wiadomo, że media zawsze gdzieś tam były, ale to wszystko rozchodziło się pocztą pantoflową. Obecnie oczywiście to jest już bardzo popularne. Te happeningi miały formę gry. Celem takiej gry było najpierw należało pojawić się na miejscu rozpoczęcia projektu, pobrać kartę gry, taką jak ta, która jest tam widoczna. I zadaniem graczy było odnalezienie pewnych punktów na mieście. Kierowali się przy tym wskazówkami. Wskazówki to jest szereg wskazówek, informacji, które mają doprowadzić nas w pewne miejsca mniej lub bardziej niezwykłe. Po dotarciu do poszczególnych miejsc czekali tam na nas agenci. Agenci wyglądają jak zwykli przechodni. Mogą siedzieć w kawiarni i pić kawę, mogą palić papierosa na ulicy, mogą czytać rozkład jazdy autobusu. To są aktorzy, którzy mają za zadanie zachowywać się jak zwykli przechodnie, ale zwykłymi przechodniami nie są. Są częścią gry i są tymi osobami, które mają być przez uczestników projektu odnalezieni. Mają identyfikatory, to ich odróżnia od zwykłych ludzi. Ta strzałka wskazuje na identyfikator. Na identyfikatorze znajduje się słowo. Zadaniem graczy jest takie słowo spisać, zanotować, na dowód, że udało im się do tego punktu dotrzeć. To jest przykładowa zagadka. Szukaj prądu nie elektrycznego. Jakieś pomysły? Gdzie byście się udali? Nad rzekę, dobrze. Chodziło o wybrzeże, o obrzeg rzeki Wisły, tak? Właśnie tam trzeba było się udać. Także już byłby jeden punkt, jeżeli byście nad tą rzeką agenta odnaleźli. Oto zagadka jest skojarzeniowa. Miód i ulica, lecz nie miodowa. Jakieś typy? Kubusia Puchatka. Tak jest, brawo. Kubusia Puchatka. Potem się rozliczymy. Tak. Także ulica Kubusia Puchatka. Oczywiście te zagadki są troszkę, jedne są łatwiejsze, inne są trudniejsze. Na przykład to, tu jest ciąg w systemie szesnastkowym. No i trzeba uzupełnić jedną cyfrę, której tam nie ma. Jest to kod pozwalający na złamanie zabezpieczeń filmów DVD zabezpieczonych przed kopiowaniem.
Swego czasu firmy bardzo walczyły z tym, żeby ten kod nie wyciekł. Należało odnaleźć ten kod w internecie, uzupełnić brakującą cyfrę. Oczywiście te gry, ich było bardzo dużo na przestrzeni lat i część z nich się łączyła w pewną dosyć złożoną całość i wytłumaczenie tego, w jaki sposób one się łączą, znacznie przekracza dostępny czas, bo można o tym mówić godzinami. Ale jakby jest tam szereg elementów, które się łączą. Wokół gry tworzyła się gigantyczna społeczność, to są setki, a nawet tysiące osób w samej Warszawie, które były wtajemniczone, które przez lata, od roku 2005 wiedziały o tym projekcie i wtajemniczały kolejne zaufane osoby, które również stawały się częścią tego projektu. Z czasem oczywiście to było masowo nagłaśniane w mediach, ale początkowo no było to dosyć prestiżowo, żeby jakby się dowiedzieć o tym projekcie. No z czasem już doszło do tego, że można sobie wsiąść do metra, a ktoś czyta wielki artykuł na ten temat, ale to było stopniowe przechodzenie z takiego podziemia, z takiego undergroundu do mainstreamu, bo tak naprawdę gry miejskie są teraz czymś bardzo powszechnym, są standardową ofertą agencji reklamowych. Ja popełniłem dwie książki na ten temat, Miasto to gra jest jedną z nich, gdzie opisałem dokładnie to, co się działo, jak to się zaczęło. No i obecnie wydaje mi się, że jakby już nie jest żadnym problemem znalezienie takiej gry. A jest to całkiem fajne doświadczenie. Myślę, że można sobie o tym słuchać, ale warto spróbować tego na własną rękę osobiście. No i zachęcam do szukania i wypatrywania również innych nietypowych rzeczy w przestrzeni miejskiej, ponieważ wszelkich tajnych, sekretnych, podziemnych inicjatyw jest znacznie, znacznie więcej. Dzięki za uwagę.